smakkujaw.pl, naleśniki makiem nadziewane. Przyrządzę dzisiaj rewelacyjne naleśniki z masą makową. Tymi naleśnikami poczęstował mnie kiedyś mój przyjaciel i od razu zdobył moje serce. Mam nadzieję, że ja też również zachęcę do wykonania takich pysznych naleśników, które proponuję albo jako drugie danie na obiad, albo na kolację, albo po prostu jako pyszny deser. Jest to co prawda bomba kaloryczna, ale w niedzielne popołudnie można taki odpust sobie zrobić. Mam nadzieję, że te naleśniki zagoszczą w domach kujawskich i narodzi się nowa kujawska tradycyjna potrawa. Będziemy zatem potrzebowali 300 g mąki. My tutaj, ponieważ promujemy kujawy, jest to mąka z kruszwicy, dwie szklanki mleka z zakładów mleczarskich z Inowrocławia, dwie szklanki wody mineralnej gazowanej. Będą potrzebne również 3 jajka, mamy tutaj z okolicznego gospodarstwa rolnego. Będzie potrzebna oczywiście masa makowa, my mamy już wzbogaconą bakaliami, ale mimo to dołożymy jeszcze trochę orzeszków. Mamy garść orzechów laskowych i garść orzechów włoskich. Te orzechy są od naszego kolegi Marka. Potrzebne będzie również 2-3 szczypty soli. Mamy tutaj również sól kujawską. Żeby nasze naleśniki, jak powiedzieliśmy, będą bardzo kaloryczne i jeszcze je dodatkowo wzbogacimy sosami. Mamy tutaj sos o smaku czekoladowym, o smaku owoców leśnych i ajer koniaku. Oczywiście można użyć do tego czekoladę. Można ją rozpuścić w kąpieli wodnej, ale my chcemy to dzisiaj zrobić szybciutko, więc mamy już gotowe. No i oczywiście będzie potrzebny olej kujawski do usmażenia naszych naleśników. A zatem zabieramy się za przygotowanie ciasta naleśnikowego. I tak, wlewamy najpierw mleczko, wlewamy wodę. Wrzucamy 3 całe jajka i jeszcze dodamy łyżkę, dosłownie łyżkę oleju kujawskiego. O, to będzie tak. I tak. O, 3 szczypty soli i to wszystko rozmieszamy i za moment dodamy mąkę. Już mamy płynne składniki połączone. Wsypujemy teraz mąkę. No i to wszystko przemieszamy. Mieszamy dokładnie, żeby nam się wszystkie składniki dobrze rozprowadziły. I jak już rozmieszamy, to odstawiamy wtedy na minimum pół godziny. Wtedy naleśniki będą o wiele lepsze, składniki się dokładnie rozprowadzą, nie będzie grudek i lepiej nam się po prostu usmażą. Na rozgrzaną patelnię wlewamy odrobinę oleju, rozprowadzamy, czekamy jak nam się olej lekko podgrzeje. W międzyczasie przemieszamy ciasto, zestawiamy z gazu, nalewamy łyżkę ciasta, rozprowadzamy, o, stawiamy na gazie i czekamy jak nam naleśniczek się podsmażą, zacznie zmieniać lekko kolor i wtedy podejrzymy i przewrócimy na drugą stronę. Podglądamy naszego naleśniczka, o, jest, wydaje mi się, że ok, i teraz go lekko zsuwamy. I przewracamy na drugą stronę i podsmażymy teraz dosłownie chwileczkę i bierzemy się za pieczenie kolejnego. Ja używam patelni do smażenia naleśników, to jest specjalna patelnia, ona jest dosyć lekka, więc łatwo jest ten naleśnik podrzucić. O, i naleśniczek jest w zasadzie gotowy, także przekładamy go na talerz. Wlewamy olej. Znowu odrobinkę, rozprowadzamy po całej patelni, dosłownie chwileczkę, ponieważ patelnia jest już rozgrzana,
Zestawiamy z gazu, mieszamy ciasto, nalewamy łyżkę, rozprowadzamy i stawiamy na gazie. Podglądamy nasz naleśniczek. On już ładnie wyglądał, zatem możemy go przewrócić na drugą stronę. Tyk, o! I teraz podsmażymy chwileczkę znowu na drugiej stronie. Ja jak nalewam ciasto, zawsze zestawiam z gazu, ponieważ łatwiej się ciasto na takiej patelni mniej rozgrzanej rozprowadza. Co prawda ja podałam dokładne dosyć proporcje, jakie należy tutaj użyć poszczególnych produktów do ciasta naleśnikowego, ale ono powinno mieć taką właśnie płynną konsystencję. O! Wtedy będzie się dobrze rozprowadzało i wtedy naleśniki naprawdę będą elastyczne i bardzo dobre w smaku. Usmażyliśmy już nasze naleśniczki. Teraz posiekamy troszeczkę orzechów włoskich i laskowych. Przygotowujemy kolejny naleśnik. Rozkładamy masę makową. Posypujemy orzeszkami, składamy na pół i jeszcze raz na pół i naleśnik mamy gotowy. Jak widzicie, naprawdę przyrządzenie tych naleśników to nie jest zbyt długą sprawą. No, smażenie zajmie nam jedynie trochę czasu, ale później wszystko już idzie bardzo sprawnie. Te naleśniki są naprawdę bardzo fantastyczne, świetnie smakują. Połączenie właśnie takiego delikatnego ciasta z masą makową i jeszcze z dodatkiem sosów stanowi naprawdę rewelacyjny deser. Nie zajmie nam to zbyt dużo czasu, no jedynie upieczenie naleśników, ale to i tak krócej niż pieczenie tradycyjnego ciasta makowego. A naprawdę są rewelacyjne, dzieci je uwielbiają, ale nie tylko, również i dorośli. Naleśniczki mamy już wyłożone na talerz, a zatem przyozdobimy je. No, nie tylko przyozdobimy, ale również dla walorów smakowych. Podniesiemy walory smakowe polewą czekoladową. O, to na każdy naleśnik, bo czekoladkę każdy lubi. Jeszcze mamy sos z owoców leśnych. O, odrobinkę. Tak, a tutaj zrobimy jeszcze jeden naleśnik z ajer koniakiem. Położymy po cząstce orzeszka i jeszcze orzeszka laskowego. I pyszne, pachnące, aromatyczne naleśniki mamy już gotowe, a zatem życzymy smacznego.